Wielkie dzięki dla Electronic Arts za przekazanie kodu na Founders Pack Apex Legends w ramach programu Game Changers. Jaki kurde szybki, nie? Patrzcie. Kawałek pizzy zobaczył od razu, kurde, dwa razy szybszy. Co, no bardziej jest interesujące to, że ja przewidziałem twój wślizg tutaj i go wyprzedziłem. Naprawdę się gonicie do lutu? No stary, kurde, to Feniks był. Cześć, z tej strony Łosiu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj znów Apex Legends, gierka, która ostatnio zdominowała Puszczę Łosia. Natomiast nie martwcie się, kolejne materiały z innych gierek już wkrótce. Natomiast dzisiaj zapraszam was na mecz, w którym biorę udział razem z Rokiem i HS-em. No i powiem wam, że chyba poszło mi całkiem nieźle. Zapraszam do oglądania! What a treatment? What a treatment? Treatment. Problemy. Achtung, Wasserbomb. To tak mało naboi. No właśnie. Co my tu mamy? Ciężkie. Triple take here. No dobrze. O. Triple take. Round one. Jaki kurde szybki, nie? Patrzcie. Kawałek pizzy zobaczył od razu, kurde, dwa razy szybszy. Co, no bardziej jest interesujące to, że ja przewidziałem twój wślizg tutaj i go wyprzedziłem. Naprawdę się gonicie do lutu? No stary, kurde, to Feniks był. Triple take. Helmet here. Level 2. No dobrze. Jak tam? Patrzcie, jesteśmy w strefie. Pięknie. Całkiem fajnie. Takie informacje, że ktoś jest kill leaderem, powinny zostawać dłużej i być widoczne przez chwilę, albo na przykład przy minimapie jakaś taka mała ikonka, chociaż może chcą ograniczyć ilość niepotrzebnych informacji. Czok celowniczy jacuś? Mogę wziąć do ekwipunku, ale nie mam jeszcze peacekeepera. Rozumiem, że jest to temat, który do ciebie mówi, bierz mnie, będzie wspaniale. No, no, nie więcej tak. O kuźwa, znowu. Lagnęło mnie. Od czasu jak zainstalowałem te sterowniki karty sieciowej? Sieciowej, no to nie laguje mnie tak. To się zdarzyło pierwszy raz od bardzo długiego czasu. To dobrze, że rzadziej. No. Ja wiem, że w ogóle. A może to jakiś już z innego powodu lag? Może miałeś dwa problemy. Ale Łosiu mnie wyprzedził i mnie wylotował. Widzisz, kurde. Pomyślałem, To jest dźwięk wystrzeliwanego granatu dymnego, nie? Takie taki plop. Jakby, no. Może podobnie. A posłuchaj, Rocky, teraz to jest to samo? Nie, to może z daleka się tak zmienia. No taki jest, bardzo podobny. O, to jest co przeleciał obok nas? Tamto. To są fajne rzeczy. Zdawiam się. Widzę, że jeszcze nie jesteście tak w nastroju bojowym za bardzo. Raczej senny. No bo mówię, że strzały słyszę, już się rozpędzamy, widzę. Strzałeczki wszystkie. Jezu, ja poczekam, nie, no spoko. Take your time. Okej. Okay. Brakuje mi jakiegoś sensownego celownika do snajperki. A mam tą, co kurde się zwiększa ten. Ten czok taki. Celowniczy. Ja dopiero dobiegam. No co do was? Ja coś ten czok?
Ten czok? No mogę wziąć go, tak? Coś? Okej. Okay. Masz jeszcze jak rygiel, jeśli potrzebujesz. Nie, niebieski. Tak dużo rzeczy na filu do szata, którego nie mam. Ale to nie wziąłeś go w końcu. A nie, przyłącznik ognia to był, dobra, to nie, to ty już zostawiłem. Wziąłem. Okej, okay, zrzut mamy, jak coś, to dojdziemy do strefy, to będę wrzucał, czy jesteśmy w strefie? Jesteśmy, możesz rzucać. Jesteśmy. Moment, zanim tu Jacek to wszystko, kurde, rozkubie. To zamiast iść lutować co innego, to przecież do tego, w którym ja jestem, no kurna, łosio. No nie, no bo biegłem tuż za tobą, byłeś najbliżej, panie kolego, no co tu mam dodać? Co tu mam dodać, o. Spitfire. To twoje leci? Tak. A, nasze. A tam nawet jeszcze nie podszedłem. To wiszenie na ścianach to jest taki fajny patent. Przebijać czaszek. Uuu. A to ja mogę chętnie. Czyli nie mogę. Ja nie mogę tego zainstalować tutaj. Kurde, no nie mam żadnego celownika. A da się tylko wychylić trochę? Byśmy mieli lepszy pancerz albo lepszy hełmik, to chętnie. No, ma ładnie zrobionego Spitfire'a. Niepokojąco spokojnie, co? Możemy działać. No, trochę jakby ta walka nas omijała, bo to już połowa składów, jakiś czas temu był komunikat, tak więc... Straszna cisza. No. Cała zabawa nas ominęła. Nie powinienem tego robić na otwartym terenie, ale trudno. Gdzieś celowniczki. Mogli się przyzwyczaić, że ty jesteś taki niebieski i cały czas myślę, że to coś wrogowie HS. Pom, 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 pom. Miraż czy kaustyk? Ja bym brał miraż. Pam, 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 pam. Kaustyk nie ma żadnego escape'a. Bo kaustyk jest dla odważnych ludzi, którzy nigdy nie uciekają, Jacek. No, no tak, tak. Jak cię dojadą, to już nie masz, to już... Koniec jest. Game over. Już tu łazi? To nie wy? Ja w tam. No. Tu są za ścianą. Skoczył na ścianę. Myślałem, że nie można. Jezu, łosiu. No co, zabiłem. Tu, za tobą. Nie strzelaj, wchodzi ci na plecy. Jest w budynku. Dobra, idę po Rokiego. Stawiam. Tak? No. A możesz mi też rzucić tego? Mogę. Tam budynkę. Miałem jakiś plan tutaj fajny, nic z tego nie wyszło. Chciałem granat rzucić, a nie wiedziałem, że na ściany można wejść. Myślałem, że mogę na nią zawisnąć. No można, kuźwa mać. Ale ja ci powiem, wiesz co, Rocky, najlepsze było to, że ja tutaj trafiałem w tą kurde, no kurde, tą typiarę, tą wdowę. Wow, blue screen. Co? No. To już jest po prostu... No, to mi się zdarza. Dźwignia na ciągu. Próbuję sterowniki zaktualizować. Dobra, trzymajcie się. Widzę, że blue screen pewnie żona mi włączyła, bo to już jest 23.03. Czyli przegrzało się tam coś u żony widocznie, kurde. No, dobrej nocy życzę, panowie. Trzymaj się, Raki, do zobaczyska. Na razie. Trzymaj się, cześć. Body MRO. No nie wiem, no i tak nas zostawił w sumie trochę, nie? Trochę tak, ale wiesz, tak sucho teraz będzie, tak, kurde... Zawsze można. Sześć składów, a co ludzie w ogóle? Widziałem goście. Sześć składów, my zostaliśmy we dwóch.
Młody człowiek miał z nami siedzieć do końca. A, bo to Rocky to tak gada, że jest młody i w ogóle, że to jeszcze nie jego czas. A potem o 23 zmienia się w dynię i musi uciekać, nie? Jak w tym... Odjeżdża mu, kurde, kopciuszek. Bajce o tej księżniczce jakiejś czy coś. Mateuszek chciał grać i Nexus chciał grać, no tylko że jak oni grają razem, no to, no to gówno. Będziemy grać w dwóch dwójkach. Tak jest. Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma. Dreju! Dreju! Tak, ja też idę. Idziemy za nimi, idziemy na plecy. Dobrze, to nie strzelam. Tak. Tak na ostro. Ojej. Dobrze, czekaj. Tu. Ale oni trochę, bo się zaczną tam bić mnie. Jeszcze nie zaczęli. I teraz się ***ją. Jacek. I teraz wchodzimy my. No nie, bo ja tam już kawałek mam. Jacek, zostaw coś dla mnie. Myślisz tam, że ktoś jeszcze żyje? Tak. Okej. Okay. Jest. Dobra, powalony. Jeszcze jeden pod nami. Nad nami. Zeskoczył. Nad? Obchodzi gdzieś? Północnego? Chyba za ścianą, północny kierunek, za plecami chyba. Ale nie jestem pewien. Tepcze, tak. Będzie tutaj, za ścianą. Jest, nie obciął! Gdzie tam uciekasz? Wyeliminowano, nice. Tak jest! Widzisz, kurde, jak usłyszałem chłopaku, kurwa! Pięknie! Stary człowieka słyszy! Wonderful job, niestety strefa idzie, nie zlutujemy za bardzo. Chyba ty. Albo dobra, ja też nie. Jacek, uciekamy, strefa idzie, nie zlutujemy za bardzo! No to daleko nie poszła ta strefa, okej. Okay. No w sumie nie. Ja muszę, kurde, większe tarcze. Co potrzebujesz? Wiesz co, bo nie mam tych, kurwa, tarczów takich dużych. Mam tylko trzy. Jedną. No nie. Tu mam, będziemy mieli po dwa. Masz. Dobra, super. A małe masz? Mam. Małych mam dużo, mam bardzo dużo. Małych tarcz, żeby potem ktoś tego nie nagrał i nie wyjął z kontekstu. Zrzucik walimy tutaj? Czy dobiegamy do budynków? No, nie, daj tutaj. Daj tutaj. W miarę na plecy nam może i nie wiedzie przynajmniej. O Jezu, był hościg od Roka, ja nie wiedziałem. Dzień dobry, bliska, siemanko. Dzień dobry. Jest typ chyba? Nie, to mi się wydawało, przepraszam, co ja gadam. Pan tam łoka coś zobaczyłem, co to? Fioletowego shielda. A, od razu wie, że będę padał dźwigę na ciągu. Devotion? Używam tego, już mam takie. Szczykawka. Dobra, chodź. Idę. Trzy składy. Musimy... ich zabić. Wyczekać, tak żeby oni się zaczęli bić między sobą i robimy to samo co tutaj. I wygrywamy grę. Adrenalina wręcz po prostu rozrywa mi żyły, no, w rękach. O, przepraszam. Drzwi. Bo też się chciałem schować za drzwiami, no. No i co zrobiłeś? Teraz się otworzył na zewnątrz. Nie, ale oni nie będą mogli wejść. Ty, to prawda. Ale możesz podskoczyć i je kopnąć. Pacej V. Nie tak. Dobra, przepraszam. Nie, jestem sam karatekiem. Czekaj, bo rozprężamy się, panie kolego. Zupełnie niepotrzebnie. Ale to dobrze, potrzebne jest rozprężenie, żebyś się mógł sprężyć, wiesz?
Nie, bo potem kurde. Nie byłoby sprężenia bez rozprężenia. Właśnie nie wolno sprężać. Bo jak jesteś w ciągłym chaosie, widzę, że. Jak jesteś cały czas sprężony, to właściwie równie dobrze mógłbyś być rozprężony, bo to jest ten sam stan, ale jeżeli jesteś rozprężony, to wtedy masz możliwość się sprężyć. Porównanie. No nie? To się spręż teraz, Jacek. Jeśli kiedyś się masz sprężyć, to teraz właśnie. Idziemy do zabudowań? Wolisz na krótko chyba, nie? Sprężenie, kurwo! Dobra, jesteśmy w samym środku, tak w sam raz, żeby dostać z dwóch stron. Typa słyszałem w tym budynku? O, są tu. Zbiłem tarczę typowi. Kurde, jest tam typeczek. Dobra. Tam dwóch mocno ostrzelałem. Podam nas, gościu. Biegają. Sorry, zaczęły się napierdalać. Już kończę. Przechodzą do tego miejsca, w którym przed chwilą byłeś, chyba korytarza tu. Idą tam, Jacek. Do tego miejsca, gdzie byłeś zaraz. Ale ja ich... Już się szalają. Uważaj, uważaj, bo typ wychodzi. O, jest na mnie, jest na mnie. Dobra. Piękna robota, łosiu. Dobrze, wyczekałem. Idzie kolejny. Z tego kierunku. On jest pod nami chyba. Może być pod nami. Nie, nad nami. Dostał 110 na dachu, tam jest, tam na górze. Gówno. Wrócę, jak coś pępowinkę. Strzelam do niego z drugiej strony chyba. Masz devotion, nic, jest trochę amunicji. Nie, to już jest, wiesz, ja już jestem pełen. Dwa pozostałe oddziały, czyli musimy iść w tamtym kierunku już powoli, już nie ma więcej. No. Dojechali się. Można jakoś z altem chodzić wolno, z kontrolem. No. Są typy. Jest tam robot. Będzie przechodził na długo tutaj. Przemieszcza się, nie wiem czy mnie widział. Ale w środku budynku? W środku budynku, robot. Podchodzisz czy nie? Idę od tyłu. No, idę od tyłu do nich. No, zajmuję go trochę. Powalony, jest jeden powalony. Idę do ciebie. O, pięknie, kurde. To było, ci powiem, technicznie, ta taktyka na koniec wyglądała, jakbyśmy byli sprężeni. No, to wyglądało, jakbyśmy wiedzieli, co robimy. Tak jest. Ale jak zobaczyłem, że gość zdążył rozkręcić devotion przede mną, to byłem pewien, że to jest koniec, nie? Że ja jestem, kurwa, out po prostu. Ale nie tym razem. Patrz, kurde, prawie tyle obrażeń co ty. Patrz, zrobiłeś, DPS taki sam, ładnie. Jacek zdecydowanie dał mi forę, chociaż muszę przyznać, że moja dyspozycja w tym dniu była całkiem niezła. No niestety, żeby osiągnąć poziom, na którym chciałbym grać, muszę zdecydowanie więcej ćwiczyć. Po ostatniej pauzie planuję wrócić do Apexa w związku z pojawieniem się sezonu pierwszego, tak więc myślę, że będą się meczyki teraz przeplatać, archiwalne winy razem z tymi meczykami nowosezonowymi. Dzięki za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz wyrazili swoją opinię w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!